8 lutego służba więzienna obchodziła swoje święto. To data ogłoszenia dekretu przez marszałka Piłsudskiego z 1919 roku, który dał początek polskiemu więziennictwu. Zakład karny w Stargardzie jest jednostką podlegającym Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie. W jednostce jest aktualnie 495 miejsc. Aktualny stan jednostki wynosi około 490 osadzonych, w tym 108 osadzonych tymczasowo aresztowanych. Zakład karny w Stargardzie jest jednostką typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy mężczyzn z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i zakładu karnego półotwartego dla młodocianych. W zakładzie karnym w Stargardzie zatrudnionych jest 189 funkcjonariuszy, w tym 21 pracowników cywilnych. Mamy zatrudnionych też w tym 26 kobiet. Pracujemy tutaj z najgroźniejszymi przestępcami, bo tak jak powiedziałem, jest to typ zakładu karnego typu zamkniętego. Przebywa tutaj wiele osób za bardzo poważne przestępstwa. Nad tym całym porządkiem w tutejszej jednostce odpowiedzialnych jest wiele pionów służby, nie tylko dział ochrony, ale dział penitencjarny, który pełni rolę taką wychowawczą, ale też dział ewidencji, dział kadr, dział administracji, łączności oraz organizacyjno-prawny. Osadzeni w zakładzie karnym w Stargardzie mają możliwość pracy w nowoczesnej, liczącej 1000 metrów kwadratowych hali produkcyjnej, wykonując elementy trakcji kolejowych. Osadzeni, którzy nie mają możliwości opuszczenia jednostki, są zazwyczaj osadzeni za poważne przestępstwa, głównie za zabójstwa. Osadzeni tutaj wszyscy są zatrudnieni odpłatnie, zarabiają około 2300 zł. Około 45% z każdej wypłaty, czyli z dochodu, jest potrącane właśnie na ten fundusz aktywizacji zawodowej i 7% na fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Czyli ponad 52% z tej wypłaty jest zabierana osadzonym na rozbudowę tych hal. Także praca ta ma na celu wyrobienie nawyku pracy, ale także naprawę szkód, które wyrządzili, na spłatę szkód, które wyrządzili w wypadkach, a także na spłatę alimentów, kosztów sądowych i zadośćuczynień w wypadkach na rzecz osób pokrzywdzonych. Koszt budowy tej hali wyniósł 2,5 miliona złotych i w całości został pokryty z Funduszu Aktywizacji Zawodowej i Przywięziennych Zakładów Pracy, czyli z funduszu, które wyrabiają osadzeni. W ubiegłym roku osadzeni wyrobili około 1 000 000 złotych. Jesteśmy też w trakcie modernizacji służby więziennej. Otrzymaliśmy takie ekstra środki po 1989 roku na zmianę, ulepszanie służby więziennej. W tym roku zostaną oddane do użytku dwa budynki mieszkalne o powierzchni 512 miejsc oraz budynek gospodarczy, w którym będzie się znajdowała kuchnia, magazyny żywności oraz pralnia. Od 50 lat na terenie zakładu karnego w Stargardzie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. To tutaj nasi słuchacze mogą zdobywać zawód kucharza, ślusarza, mogą uczestniczyć w nauczaniu w szkole podstawowej dla dorosłych i w liceum dla dorosłych. Jeżeli chcesz wstąpić w szeregi służby więziennej, wystarczy odwiedzić stronę www.sw.gov.pl. Są tam wszystkie informacje niezbędne do tego, aby zacząć karierę w polskim więziennictwie.